Głównym sponsorem wąskiego kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Sałatka, że na odpowiedź mieć położoną po świętach. Dzień dobry wieczór, moi drodzy, w nowym 2023 roku. Ze mną już jest największy w Polsce listonosz Globus Polski. Dobry wieczór. Nie patrzmy sobie w PESEL, moi drodzy, i też nie patrzmy sobie na łydki. Patrzyliśmy się na łydki? Zawsze. Fajny pojedynek, dwie globalne marki, duże tytuły, można powiedzieć, jeśli chodzi o kulinarną scenę, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Wedel był polski. Był, ale się zmył. Wydaje się, że albo austriacka jest Milka. Czy to jest szwajcarski producent, czy nie, austriacki? Moi drodzy, 7 produktów, które dzisiaj będziemy testować w globalnych pojedynkach. Z jednej strony Milka, a z drugiej strony Wedel, no. Jeśli chodzi o polską scenę słodyczy. Tradycja. Tradycja. Od 1851 roku Wedel robi słodyczy. A Milka od kiedy handluje? Sprawdźmy. Nie chwalą się. Jak się charakteryzuje Milka? Fioletową krową. Byłeś kiedyś w Alpach? Nie widziałem fioletowej krowy. A ja znam kogoś, kto był i tam tych krów nie ma. Rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny kolor. Występuje w reklamach, występuje na etykietach. Wiesz, kto był Austriakiem? Ten... Pianista. Malarz akrobata. Malarz artysta. Tak. Żeby nie było, nie będziemy wszystkiego naraz jeść. Będziemy po prostu w 7 parach to wszystko testować. Ale przedstawmy tych uczestników dzisiejszych globalnych pojedynków, bo do wyboru, do koloru. Milka truskawka. Oczywiście też odpowiednik wedlowski, czyli mleczna truskawkowa. Klasyczna, mleczna. I odpowiednik wedlowski. Jest czekolada biała. Ale jest tęcza, nie wiem, czy zauważyłeś. A tak, to tęcza jest kiedy? Kiedy pada deszcz i świeci słońce, tak. Nie, ja nie jestem jakoś fanem białej czekolady. Ja też nie, ale już jest odpowiedni stan, to i białą zjem. No i ptasie mleczko. I alpejskie mleczko. Ptasie mleczko. Czy idziecie do cioci na imieniny? Czy idziecie do kogoś na jakąś inną imprezkę, wręczyć gospodarzowi ptasie mleczko zawsze fajnie. Ty jak jesz ptasie mleczko, obgryzasz z każdej strony. Oczywiście, najpierw i potem czekolada, a później środek. No, dzisiaj oba odpowiedniki mamy waniliowe, bo też są wersje śmietankowe, nie każdy o tym wie. I to są prawdziwe delicje, bo też pamiętajcie, że na rynku są te szampańskie, które... No, szampańskie chyba są prawdziwe, pierwsze to były. Właśnie to jest jajko czy kura, co było pierwsze. Bo mi się wydaje, że kiedyś Wedel z tymi szampańskimi miał jakiś romans i potem się rozeszli, tak jak chodzą tak, słuchy, Football Manager. Football Manager. Pierwszy menadżer był kiedyś, tak. Studia się rozeszły i przetrwał tylko Football Manager. Ale Justyna Steczkowska jak zobaczyła, to mówi, o, macie te uciskacze na ręce, pokaż, zrobimy sobie razem zdjęcie. Ja kiedyś rajstopy reklamowałam. Też kto inny reklamował później te same rajstopy. Mamy delicje zarówno Milki, jak i Wedla pomarańczowe. O, i to jest hit. Mamy ciastka. Wedlu się nazywa to Amerykanki, ale dla mnie to są pieguski po prostu. Pieguski, tak. Pieguski, które w Milce się tak nazywają, czyli takie ciastka. No i myślę, że ten pojedynek dzisiaj będzie ciekawy. Co ważne, nie będziemy dzisiaj pić, bo w dwóch ostatnich odcinkach piliśmy, a dzisiaj będziemy jeść. Już mam tutaj do mierzenia cukru naszykowane. Czyli jesteś gotowy. Idziemy na rekord. Na naszych talerzach już wylądowały ciasteczka z kawałkami czekolady. Rzuca w oczy, że tutaj jest ciemniejsza czekolada, a tam jest jaśniejsza. Ale ta jest bardziej wtopiona w ciasto. Zapach jest taki mocno, mocno czekoladowy. Jest wyczuwalna czekolada po zapachu, o jest. Dobre są do ciacha. Do kawki? Do kawki. Tego Sheridansa takiego dwukolorowego. To jest idealna rzecz do tego. Byłaś w Sinseju? O kurczę. Puchóweczkę kupiłaś? Nie sypią się tak bardzo, jest taki kurche. Mocno czekolada wyczuwalna. Mhm. Ta czekolada jest na pierwszym planie, a ciacho dopiero później. Zrobię sobie prawy talerz i lewy talerz. Ty generalnie tak jesteś za lewicą czy za prawicą? Ja, wiesz, polityki z dala, po prostu z dala. Tylko Robert Biedroń! Ty nie dojadłeś? Albo nie smakowało ci? O, i tutaj zobacz, jest od razu różnica, że tu czujesz ciastko, ciacho. Tak, ewidentnie. Inna konsystencja. Jest dużo twardsze. Tutaj szukasz tej czekolady. Nie czuć tej czekolady w ogóle. Minimalnie. W tym pierwszym jest takie małe kawałki czekolady, a tu masz takie grubsze, widzisz? Mhm. Są bardziej ciastkowe. Zapach ciasta.
Jak dla mnie za mało czekoladowe. Za mało. I też nie są przesadnie słodkie te drugie. Nie. Tutaj w tym pierwszym to było mega czekoladowe. Plusik stawiam przy tych pierwszych. Ja tak samo. Jak kupujemy ciastko, to chcemy, żeby ono było i mocno ciastkowe, ale też słodkie. Żeby nie było takie twarde. Dla tych, którzy dla emerytów. Mają, dla emerytów i rencistów, którzy mają Corega Tabs używają i mają sztuczne szczęki. No te drugie były za twarde. Spróbujmy rozszyfrować, co jest co. Ja głównie przez to, że ta czekolada była ciemniejsza w jedynce, to stawiam, że to jest wedlowskie, bo ta czekolada w wedlu zawsze jest taka ciemna. A ja na odwrót, że ta ciemniejsza to jest Milka. To było pierwsze, to pierwsze omawialiśmy. Mhm. No tak, no i to był wedel. Dobra, druga para, moi drodzy. Przed nami talerzyki z białą czekoladą i żeby było wszystko w 100% sprawiedliwie, Szpilbuś odwrócił nam, jak to się mówi... Dupką do góry, żeby nie było widać grawerki na tych kostkach czekolady. Czyli co? Lepiej w prawicę. Tak, zacznijmy. Jest taki bardziej żółty niż biały. Jakoś tak za zapachem białej czekolady nie przepadam. Klasyczna biała czekolada tu. Ani za słodkie. Nie jest przesadnie słodka. Miałeś wrażenie, że ona ma taki trochę posmak mleczny? Bardziej śmietankowy. Śmietankowy. Ale nie jakoś wybitnie. Ja nie wiem, do czego służy biała czekolada ogólnie, bo... Kiedyś byłem na weselu, gdzie była taka fontanna sobie białej czekolady i tam ręką zahaczył i potem już nikt nie chciał jeść z tego, no bo on tam... Kurde, nie jestem fanem tej jedynki. Ale to cwaj. Ta jest lepsza. Więcej cukru? Dla mnie ta jest mniej słodka. Co ty mówisz? Aż muszę jeszcze jeden zjeść. Dla mnie ta jest mniej słodka. A dla mnie jest bardziej. Po co kupujesz słodycz? Po to, żeby zjeść coś słodkiego. To dla mnie ta jest lepsza. Ode mnie idzie do dwójeczki. Dla mnie też. Dla mnie ta dużo lepsza była. Tylko dlatego, że ta krowa jest fioletowa, to twierdzę, że tam, gdzie był smak śmietankowy, czyli przy jedynce, że to jest Milka. A ja myślę, że ja na odwrót, że tutaj była Milka. Czyli ja trafiłem. Po stronie glosa Milka. Dobra, czyli ty masz teraz... Teraz ja mam punkcik. Tak. Powinna być taka tabliczka. Wpadnij na kawę, tam małym indruczkiem, weź kawę, mleko i cukier i wpadnij. Poczekaj, pierwsze co się rzuca? Kolor. Kolor. Ciemniejszy. Tu jest jakby, tak jakby po kolorze ciemniejsza czekolada, a tu mleczna. Obgryzasz w koło? Trzy taktyki są. Jedna taktyka to jest taka, że obgryzasz dookoła, zostawiasz górną galaretkę i potem ściągasz tą górną czekoladę i zostawiasz samą galaretkę. Nie, to ordynarnie wpieprzasz po prostu po kolei wszystko. Jak leci. Jak leci i tą taktykę będę stosował. Zjadasz biszkopt od dołu, zaczyna ci się pojawiać ta galaretka delikatnie języczkiem od dołu. No i co? No zostaje i dziura. Zostaje dziura i potem wkładasz tam palec. To na zdrowie. Na zdrowie. Malinowa chyba. Patrz, nie otworzyłem. Ale czuć malinę. Malinę, od razu. Lubię delicję. Tylko ta czekolada, ona nie jest sama w sobie jakaś właśnie taka turbo mleczna albo turbo słodka. Ona tak lekko gorzka. Tak. Ale fajnie, bo najpierw malinę czujesz. Tak. Dobra, sprawdzamy tą. Też czuć. Czuć. Ta delicja jest dla mnie zajebista. Ta malina jest mniej wyczuwalna. Mniej, ale kompozycja... Wszystkie trzy składniki ze sobą współgrają. Jest idealnie wyważone wszystko. Kurde, stos. Dla mnie to jest sztosem. Czekolada pasująca do środka, do tej galaretki, która chyba ta galaretka jak najsłodsza z tego... Z tą maliną właśnie ta czekolada współgra. Współgra, tak. Kop jest chyba jakoś lepszy niż tu. Jest lepszy. Jest zdecydowanie lepszy. No dobra, ja jestem tutaj za tą lewicą. Tak, za lewicą. Zdecydowanie. I dla mnie to jest Milka, bo ma jaśniejszy odcień. Tak, też bym powiedział, że to jest Milka. Odcień czekolady. By tu gadło o kabanosach, a tu trzeba jakiś słodycz zjeść. Tak, trzeba. Zwykła, okej. Okay. No to jest bardzo dobra, no rozpływa się w ustach. Mleczna, delikatna. Ale wyczuwać na końcu lekko taką gorzką czekoladę. Mhm. Na końcu... No początku masz taki słodycz, a później to gorzkie wjeżdża. Ja w ogóle nie lubię gorzkiej czekolady. Ja to, o nie. Gorzka czekolada, niektórzy to kupują po dwie tabliczki, jedzą. Nie wiem. No do ciasta, nie wiadomo, ale tak, żeby tabliczkę jeść, ta jest marna. Tu mówiłeś, że jest gorzka. A tu jest dwa razy bardziej. Ale znowu słodycz na końcu poczułem. A, bo tam było widać odciski. Piotruś, nie trzymaj ręce. Ty, taki posmak trochę pieczarkowy. Nie, no ta jest słabe. Milka tu. Ale ja powiem, że to jest wedel.
Dobrze. Ale już tego nie chcemy. No dobra, znowu ciemniejsze. Tak. I tutaj nie czuję tego zapachu pod spodem, jak jest. To jest tak klasyczne chyba. Pomarańczowy. Galaretka jest z tego najlepsza. Nie jestem fanem delicy pomarańczowej zdecydowanie. Ani soku pomarańczowego. Napisałem, galaretka ok, reszta nie ok. Reszta słaba. Byłeś kiedyś na takiej randce, gdzie były delicje na stole? Kiedyś, jak byłem u niedoszłych teściów, to tak. No bo to jest bardziej tak przy takich spotkaniach, nie? No. Tak jak się umawiasz z dziewczyną jeden na jeden, no to na stole... No to nie kupujesz delicji. Nie ma delicji. Świety. No. Kompozycja. Inna półka, no. Na końcu zostaje ci słodycz po tym biszkopcie i po czekoladzie. Ci w fabryce powiedzieli tak, słuchajcie, mamy to zbudowane z trzech składników. Tutaj, w tym pierwszym przypadku, oni powiedzieli tak, zrób, to było tak, dział biszkoptu zrób najlepszy, jaki umiesz. Dział galaretki zrób najlepszy, jaki umiesz. I czekolada też najlepsza, jak umiesz. Złożyli to, myśleli, że z trzech najlepszych powstanie najlepszy. I lipa. Lipa. A tu oni mówili, słuchajcie, wyrobcie, ale wszyscy razem robimy. Wszyscy razem i testujemy. Proste, że tak. Tą czekoladę robisz, jak jest ona sama, inaczej smakuje, jak w połączeniu jeszcze z dwoma innymi. Zdecydowanie, tak. Plusik idzie zdecydowanie tutaj. Tak. Na lewą stronę. Zdecydowanie wygrywa. Ja stawiam, że to jest Milka. Też, że to jest Milka. No tak. Bo jest 4-1 dla Milki. No. Zobacz, ten, czy przyszedł przelew. A, no właśnie. Szpilbuś, sprawdź. Nie przyszedł. Aha. Jakby przyszedł, to byśmy nie robili. Ale powiem ci, że dobrze, że mamy nie gazowane. Ja nie piję gazowane, ale gazowane byśmy teraz jeszcze... To wiesz, co tam by się działo w domu? U dołu? No dobrze. Zobaczcie, jak to się różni. Tutaj wielka taka kwadracik czekolady, a taki mniejszy. Nie, to świadczy o tym, że Piotruś ma niezgrabne paluszki. Pachnie truskawką. Coś w tej truskawce jest. Mhm. Ale tam się przebija lekko czekolada, fajnie. Mhm. Jest takie lekko kwaskowe. Napisałem lekko. Letko. Tutaj mi to współgra ze sobą. Nie, jest bardzo, tak, bardzo to dobra, jest... no. A zresztą co tam konkurencja wymyśliła. Ale wkład truskawkowy, on jest wyczuwalny, ale w smaku, ale też jest taki mocny. My to najważniejsze, wyciągnęli peski z truskawek. Sprawdźmy. Inna konsystencja. W dół. Strasznie, dwie, trzy linii w dół. Jest bardziej mleczno-truskawkowy. Z tych późnych zbiorów truskawki, że już taka przejrzała jest i nie ma tego smaku. Inny pomysł na produkcję tego. Bardziej czekolada z truskawką? Tak. Niż truskawka z czekoladą. Tu, w tej pierwszej ta konsystencja była oddzielna, czyli była czekolada, ten wkład truskawkowy, razem zrobione, ale jak gdyby każde można było powiedzieć, że są oddzielne, a tutaj jest wszystko razem zbite. A tutaj właśnie tu, w tej pierwszej, jadłeś, czułeś tą kwasowość truskawki i pewnie tak fajnie wiesz, tak. Czekolada, jej słodkość. Ale jeszcze strzela pod zębami. To mi się podobało, że strzela pod zębami. Jakbyś pestki jadł. Tak, to było takie dość fajne, no. 0,2% proszku truskawkowego. Czekolada zawiera 1,3% soku truskawkowego. A, to tu był sok. To był sok. A tu był proszek. No, ale, bo ten proszek strzelał. Ale właśnie. Proszek jest bardziej chemiczny i tu mógł być bardziej wyczuwalny. Ale to był chyba sok. Ta wygrywa. Tak, zdecydowanie. Ja obstawiam, że ten jest wedel. Ja też tak mówię. Taki sam, przynajmniej podobny temat, a jest zupełnie inna konsystencja. Ta jest ciemniejsza. Ale ta jest chropowana, a ta nie jest. Obgryzamy. Tu ten środek nie jest jakiś taki topowy. Ta pianka, wydaje mi się, że ona nie jest jakaś super. Tej wanilii w ogóle nie wyczuwam. Nie. Bardzo słabe to było. Dobra, sprawdzamy to drugie. Ja to zostawiłem na porównanie pianki. A, właśnie, porównanie pianki. No, tutaj zapach jest lepszy. Tamten ani nie miał smaku, ani zapachu, był jakiś taki dość słaby. Taka różnica w piance nawet. Nie no, mega. To było ptasie mleczko. Tego smaku się nie zapomina. Powiem tak, zrobili to jako piersi. Okazało się to hitem na rynku. Każda jedna firma zaczęła to potem robić. Oczywiście, że tak. Ale każda jedna jest po prostu o 10 długości niedościgna. Zdecydowanie. Oni nie mają szans. Wedel. Tu jest ekstraklasa. A tu taka okręgówka z nadziejami na awans do czwartej ligi. Jakie słodycze można w Polsce robić? A nie wiem, czy wedel nie należy teraz do Japończyków. Możliwe. A chuj! Konnichiwa! Ty chyba wygrałeś ze mną jednym punktem, bo ja się w pierwszym machnąłem. Dwoma, ale jeszcze policzmy, kto wygrał wedel Milka. Też musimy powiedzieć tak, jeśli chodzi o podsumowanie
całości, że naprawdę te produkty są niezłe. Są niezłe. Są, no, to jest dobra jakość. Któryś była tragedia wy? Któryś była taka. No to ptasie mleczko było zdecydowana różnica. No to ptasie mleczko Milki jest bardzo słabe. Jest wiele firm cukierniczych robiących słodycze, które musi się dużo uczyć i od Milki, i od Wedla. Nie, bo, no, oczywiście, że tak. Bo są to naprawdę globalne marki, tak jak w tym formacie, globalne pojedynki. Nie mają podjazdu innej firmy. Zdecydowanie. Czy to są dwie marki, które tak naprawdę nie mają chyba konkurencji nigdzie. Globciu, chciałem Ci serdecznie podziękować za to, że swoją fachowością, przede wszystkim kubkami smakowymi, żołądkiem znowu wpadłeś do nas i powiedziałeś, pomogłeś nam w ocenie, co jest lepsze, jeśli chodzi o ten pojedynek. To był bardzo wyrównany pojedynek przede wszystkim. Tak. 4-3 dla Milki, ale zaraz idziemy sobie mierzyć cukier. A ja przed tym oddam honorowo urynę. Na tym kończy się kolejny odcinek naszych globalnych pojedynków. Jeżeli macie pomysły, co moglibyśmy razem z Globusem przetestować, napiszcie nam oczywiście w komentarzu. No i do zobaczenia w kolejnych globalnych pojedynkach. Jak biłem dzwony w podkarpackim? Bim! Bim!